Witajcie moi drodzy. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Turniak. Witaj Dzień Grzegorz. dobry. Cześć. Grzegorz jest świetną osobą, jest przedsiębiorcą, jest networkerem, no i też topowym głosem polskiego LinkedIna. No to już... Tak było przez 2 lata z rzędu, nie wiadomo, czy będzie w tym roku, tak. Zobaczymy. Trzymamy kciuki, ale Grzegorz jest także autorem książek, między innymi Nigdy nie stosuj sam, czy też Zanurz się w błękitnym oceanie networkingu. Grzegorz, czy mógłbyś mnie poprawić, coś dołożyć, czy tutaj dobrze cię przedstawiłem to? Świetnie, bardzo dziękuję. Co ja lubię się przedstawiać, że jestem technikiem nuklonikiem. No właśnie, bo tutaj... I większość mówi, kaman, o co chodzi? Jest tak wyższe, że wiadomo, jak człowiek zaczyna karierę swoją, idzie do jakiejś szkoły, jaką mu tam akurat podpasuje. I było tak, że moi rodzice, jak miałem 4 lata, wyprowadzili się z Warszawy do Rawy Mazowieckiej. No, ta Rawa Mazowiecka, nieduże miasteczko, wtedy 7 tysięcy ludzi. Więc jak skończyłem szkołę podstawową, to ciągnęło mnie gdzieś w świat. No i jedyna możliwość, jaką się wtedy zobaczyłem, to było to technikum nuklonicznym, skończyłem. No ale nie zostałem tym technikiem na elektrowni atomowej w Żarnowcu, bo elektrowni nie zbudowano, więc to, co nam się każdemu z nas w karierze zadziewa, to co się w zeszłym roku w marcu zadziało, że nagle przychodzi czarny łabędź, wywraca wszystko do góry nogami i też trzeba sobie poradzić. No więc poradziłem sobie, skończyłem elektronikę, ale potem się okazało, handlowałem komputerami w latach 80. na giełdzie w Warszawie, we Wrocławiu, na Marku Dominikańskim. Pamiętam też, handlowałem na Szawerplacu w Katowicach. Także były takie fajne czasy. No a potem gdzieś jak skończyło się PRL, to prowadziłem szkołę biznesu z London Business School i HSE, z taką francuską szkołą biznesu. No a potem korporacje mnie wchłonęły. Neumann, SAP, Job Pilot. No i 15 lat temu, równo 15 lat temu wystartowałem z Business Network International w Polsce. Wprowadziłem to na rynek polski. Czyli mając 50 lat, wystartowałem z zupełnie nowym przedsięwzięciem i to przedsięwzięciem, które jest o tyle specyficzne, że jak wiemy, może twoje pokolenie mniej, nie wiem na ile, generalnie Polska jest krajem, gdzie kapitał społeczny jest ponoć jeden z mniejszych na świecie, gdzie zaufanie w społeczeństwie jest bardzo niskie. No i zbudowanie, wiesz, tak jakbyś spróbował na Saharze sprzedawać lód. No nie sprzedasz tego lodu, bo nie ma lodówek po prostu. No i co byś na ćwiczył, dadzą ci ten lod z korporacji, przywiozą na ten, no idzie go, komu go sprzedasz, jak on nie mają go gdzie włożyć. Nie? Więc to była taka trudna sytuacja. Niemniej jednak, no cóż, jako osoba z dużą siecią kontaktów, z talentem do networkingu, bo tak wyszło z różnych testów, które mam zrobione, w styczniu, pamiętam, siadłem ku 21 stycznia na telefonie, wziąłem moje wizytowniki, wtedy papierowe, no i wykonałem w ciągu miesiąca 1500 telefonów. Z tego 1500 telefonów na 22 lutego, na tą godzinę 7 rano, przyszło 15 stopni mrozu, wtedy śniegu było tak pięknie, jak i w tej chwili, przyszło 66 osób. Co normalnie ludzie oszczeka opada, bo raczej 2, 3, 5 znajomych mogło przyjść, no u mnie przyszło tyle. Następnego dnia 77, czyli w sumie przyszło prawie 150 osób, czyli 10% z obdzwonionych przyszło. Po 2 miesiącach było pierwsza grupa powstała, Biena i Wspólna, którą obecnie jestem członkiem, ponieważ po 7 latach sprzedałem ten biznes za 7 cyfr. No i teraz, że tak się wyrażę, rozkręcam nowy biznes od dosłownie paru dni, natomiast no tam to była świetna przygoda. Generalnie ja się uważam za biznes dewelopera, więc wiesz, jak mnie się przedstawia, to mówię, ja rzeczywiście wiele różnych nowych przedsięwzięć rozkręcałem. Lubię to robić i daje mi to dużo frajdy, więc jeszcze oprócz tego można powiedzieć taki seryjny przedsiębiorca. Super Grzegorz, tak jak wspomniałeś, na początku było to technikum nukleoniki, praca w elektrowni na swojej posadzie, atomowej. Skończyłem studia. Tak, tak, tak. Tak. W końcu elektrownia nie powstała. Zacząłeś tutaj zajmować się networkingiem, czyli też tutaj całkiem inna branża. Jak byś mógł, Grzegorz, tutaj powiedzieć troszkę więcej o networkingu, bo pewnie też będzie oglądała nas grupa społeczność, też młodsze osoby, no, które pewnie nie wiedzą tutaj o tym terminie, więc jakbyś mógł powiedzieć pokrótce, czym jest networking, czym on jest dla ciebie, w jaki sposób też ty rozpowszechniasz taką właśnie ideę networkingu, byłbym wdzięczny. Jest to jest tak, że każdy z nas żyje w jakiejś sieci kontaktów. Każda z nas ma znajomych, szkoła podstawowa, średnia, studia, jedna praca, druga praca, trzecia praca. I to jest ta sieć kontaktów. Natomiast, żeby to pracowało, szczególnie dla przedsiębiorcy, no to trzeba zrobić troszeczkę więcej niż nic. To nie wystarczy sam fakt, że mamy tych ludzi w swoim telefonie komórkowym, w adresie mailowym, no trzeba o tą sieć dbać, no i trzeba mieć jakąś strategię rozwijania tej sieci. Więc to jest posiadanie sieci kontaktów i dbanie o nią,
czyli korzystając z zasady wzajemności. Ja pomogę w czymś tobie, ty pomożesz mi. Czyli jestem tutaj osobą, która nie tylko, jak powiedziałem, dba o swój interes, ale również wychodzę troszkę dalej. No to na to trzeba spojrzeć, że też takie nakładają się dwa wymiary. Jeden wymiar, no ta skala ekstrawersji, introwersji. Część z nas jest ekstrawertykami takimi jak ja i nie ma z tym żadnego problemu. Część z nas jest introwertykami i to jest trudna rzecz. I organizację tą Business Network International założył dr Ivan Meissner, który jest introwertykiem, ponieważ chodził na różnego rodzaju wydarzenia w Stanach te 36 lat temu i bardzo ciężko mu tam było się odnaleźć, bo to środowiska są zdominowane przez ekstrawertyków. Więc założył organizację, gdzie pierwszą rzeczą, pierwszym punktem agendy jest open networking, czyli to, że ludzie się poznają. W każdej naszej grupie jest zawsze kilka osób, które dbają o to, że goście, którzy przychodzą, są przedstawiani innym ludziom, czyli nikt nie pozostaje sam. Nikt nie pozostaje sam, dzięki czemu rzeczywiście ten czas jest dobrze zainwestowany. Czyli networking jest to dbanie o swoją sieć kontaktów, poszerzanie tej sieci kontaktów, poszerzanie swojej strefy komfortów, no i potem w jaki sposób jednak tego kapitalizowanie. Jako przedsiębiorcy, no to wiadomo, nowe zlecenia, większa sprzedaż, nowi partnerzy biznesowi, nowe pomysły, jakieś innowacje. Natomiast jeżeli pracujemy gdzieś w jakiejś firmie, w jakiejś organizacji, no to szukanie nowej pracy to jest awans, to są jakieś ciekawe projekty. Więc to jest ta warstwa relacyjna, można powiedzieć, biznesu, życia zawodowego. Okej, Grzegorz, ja jeszcze chciałbym podpytać o networking. Teraz żyjemy w dość takich dynamicznych czasach, gdzie różne eventy są przeniesione do online'u, ale rozmawiając też z moimi znajomymi, bardzo często zdarza się tak podczas konferencji, szkoleń, osoby, które przychodzą na takie wydarzenia, no czasami po prostu nie wiedzą, jak w takiej sytuacji też się odnaleźć, tak? No bo też trudno podejść do nieznajomej osoby, zagadać, są też różne grupki, z którymi osoby rozmawiają. Ty w swoich materiałach mówiłeś o takiej metodzie 5P, która też uważasz, że jest super. Mógłbyś powiedzieć coś więcej o tej metodzie? To jest tak. Ja, ponieważ w ciągu tych 15 ostatnich lat prowadziłem networking na prawie 2000 wydarzeń. Więc z jednej strony talent, do tego nie ukrywam, wcale się nie jestem skromny, chwalę się, mam talent i nie waham się go użyć. Z drugiej strony rzeczywiście doświadczenie. Przede wszystkim tych pierwszych te 1500 wydarzeń to były wydarzenia związane z BNI, dlatego że no jak rozkręcałem to w 10 miastach, 19 grup, każda grupa 20 spotkań, żeby ona się założyła, to jest huk roboty. Ja mniej więcej po 700 takich wydarzeniach zobaczyłem pewną prawidłowość. Tak jak doktor Ivan Meissner zrobił tą agendę, 20-punktową agendę od 36 lat funkcjonuje i pomaga przedsiębiorcom, jest pierwsza rzecz taka, że zobaczyłem pewną prawidłowość, że po pierwsze, żeby, szczególnie jak jesteś introwertykiem, to żeby dla nas to zadziałało, to po pierwsze trzeba przygotować się, po drugie rzeczywiście trzeba przełamać lody, trzeba później uprawiać tak zwane small talk, pogaduszki, pogawędki, potem trzeba się przemieszczać, przestawiać innych, poznawać innych, no i na koniec podtrzymać relacje. I teraz to 5P to jest rzecz, której no, można mówić godzinami, najważniejszą rzeczą, która w tym wszystkim jest, to niezależnie czy online, czy offline, to jest zrozumieć, że wydarzenie, czy to online, czy offline, jest swego rodzaju społeczną konwencją. Żeby mieć to z tyłu głowy, że po prostu tak jest. Idziesz na mecz piłkarski, zakładasz czapkę, szalik, malujesz twarz, bierzesz wuzuzelę, skaczesz, krzyczesz. Idziesz na do opery, no to siadasz cichutko, na koniec klaszczesz. Idziesz na pogrzeb, no to stajesz na pogrzebie. No, każde spotkanie ludzi jest jakąś konwencją. I żeby z tego networkingu, z takiej konferencji wyciągnąć, trzeba wiedzieć, że swego rodzaju konwencja, są przerwy po to, żeby networkingować, nie to, żeby siedzieć na komórce, nie to, żeby tam czytać foldery, tylko żeby rozmawiać z ludźmi. No i też dobrze jest no, przygotować sobie elevator pitch, czyli taką mowę windową, w jaki sposób się przedstawię, bo znowu ekstrawertycy stają, gadają, nic im to nie przeszkadza. Introwertyk, żeby coś powiedzieć, potrzebuje to sobie przemyśleć. A tam się rzeczy dzieją, to jest taki real-time marketing, prawda, że natychmiast muszę mieć odpowiedź. W związku z czym, szczególnie dla introwertyków, dobrze sobie to przygotować i to znowu są całe na ten temat podręczniki i metody. No i następnie, jak jestem szczególnie początkujący, co będę ćwiczył, a co będę ćwiczył. Czy właśnie przełamanie lodów, czy small talk, czy podchodzenie do innych ludzi, czy potem follow-up. Więc dobrze sobie to zaplanować. Jeśli chodzi o przełamanie lodów, to ja lubię taką metaforę, gdzieś mi też przyszła w czasie szkoleń, jakie mam na Koźmińskim na MBA i Executive MBA, że jeśli lecisz gdzieś samolotem, załóżmy, że lecisz, rzadko teraz można latać, ale latać gdzieś na drugi koniec świata, czy to w biznesach, czy to sobie tak to turystycznie.
No to przyjechałeś na lotnisko, wziąłeś kartę pokładową, zabordowałeś się, po czym trzeba przejść przez security. Czyli trzeba zdjąć pasek, trzeba zdjąć buty, no i przejść przez tą brameczkę. Czy to jest przyjemne? No nie sądzę. Dla większości z nas nie. No przechodzimy przez to, nawet nie pamiętamy. Podobnie z icebreakingiem, z przełamywaniem lodów. To nie jest dla przyjemności. To jest dla pieniędzy. Znaczy, znowu, dla mnie to jest wyzwanie, to kocham, ja to uwielbiam, ja to po prostu to jest moje życie. Icebreaking to jest moje życie. Ja nawet czasami nazywałem się Grzegorz Icebreaker Turnier. Ale dla 3/4 ludzi, dla 70% ludzi, to jest rzecz bardzo stresująca. Więc jeszcze raz, to nie jest dla przyjemności. To trzeba po prostu przejść jak przez kontrolę na lotnisku, nie? No i znowu sztuka, prawda, co zrobić? No generalnie znowu ekstrawertyzy, jak powiedziałem, poradzą sobie sami te 20-30%, ale jeżeli wśród tutaj słuchaczy, widzów są introwertycy, no to pierwsza podstawowa rzecz. Mieć otwartą postawę, czyli nie siadać gdzieś, nie zatopić się w komóreczce, nie gdzieś schować się za słupem czy też folder, tylko stanąć sobie, wziąć sobie piżeczkę z kawą, prawda? Stanąć tam wprost drzwi, uśmiechnąć się i sobie spokojnie popijać kawkę z uśmiechem na twarzy. I te 30% ekstrawertyków, które wchodzi, jak widzi uśmiechniętego gościa, no to podejdzie, cześć, a skąd jesteś, co robisz? Nie trzeba robić nic. Wystarczy tylko się uśmiechnąć i nawiązywać kontakt wzrokowy. Więc i to jest najprostsza metoda. Są jeszcze metody, o tym być może później albo przy okazji jakieś. Natomiast kolejna rzecz to jest small talk. Podobnie metafora samolotowa. Leci samolotem, kapitan mówi, proszę włączyć komóreczki w tryb jaki? Samolotowy. Samolotowy. No to bierzesz benz. I podobnie przychodzisz na event, ten networking trwa załóżmy godzinę, półtorej, więc przełączasz mózg w tryb ciekawości. A, to skąd przyjechałeś? A, to cię tęcuje? A w jakiej firmie pracujesz? O, to ciekawe. Wszystko. Po prostu przełączam tryb w mózgu na półtorej godziny. As simple as that. Żaden rocket science. Uważam, że ja mam wielu przyjaciół introwertyków, którzy na event są w stanie tą godzinę, półtorej przełączyć się w mózgu. To nie jest ich normalne funkcjonowanie. 99,9% czasu tego nie robią. Na evencie przełączają tryb i po zawodach. Świetnie. No i to jest kwestia, o czym rozmawiać, o czym nie rozmawiać, bo wiadomo, nie rozmawiamy seks, religia, polityka, aborcja, strajk kobiet, no chyba, że jest specyficzna impreza, ale jeżeli szczególnie nie jesteśmy mocni w networkingu, to są pewne tematy, których lepiej nie poruszać, przynajmniej na początek, dopóki nie zorientujemy się, z kim rozmawiamy. Jak już wiemy, z kim rozmawiamy i jest, jak to się mówi, the same page, no to wtedy możemy sobie poruszać różne tematy, ale z osobami nieznajomymi najpierw rozmawiamy o pogodzie, o korkach, o tym, o tamtym, o siamtym, natomiast nie o tematach, które są kontrowersyjne i ja mówię, nie mam problemu ze swoimi poglądami, tylko też trzeba być dyplomatą. Dyplomata też nie mówi wszystkiego, co wie, tylko wie, co mówi. I to jest taka rzecz, że tutaj podczas networkingu trzeba być dyplomatą. Jak powiem, chyba, że odkryjemy, że ta osoba ma zbieżne do nas poglądy i możemy o tym rozmawiać. Także to jest pewna konwencja. Jak powiedziałem, inaczej zachowujemy się w teatrze typu burleska czy jakiś vaudeville, a inaczej w operze, gdzie tam stoją i zapiewają. No i potem odchodzenie od grupki, znowu pretekstów, można różne preteksty. Najprostszy pretekst się mówi, słuchajcie, przepraszam, ale do toalety idę, prawda? Albo przepraszam, no muszę zadzwonić, bo mi tam żona, czy dzieci, czy szef, wszystko jedno. Dowolny pretekst, odchodzę z grupki po zawodach, nie? Podejście do grupki, generalnie taka krótka rada, nie podchodzimy do grupek ludzi, których nie znamy. Szczególnie dla ludzi początkujących. To jest tak, jakbyś chciał wejść bez maski tlenowej na Mount Everest. No nie ma takiej opcji za pierwszym razem. Jest potrzebna aklimatyzacja. To trwa. Ile oni czasu wchodzą na ten Mount Everest? Ile baz zakładają? I tak samo tu. W związku z czym nie stresuj się, jeżeli nie jesteś w stanie podejść do grupki obcych ludzi, bo się po prostu nie podchodzi. Szczególnie na początku. Jak jesteś ekstrawertykiem, tak, to co to tam za sprawa, nie? Ale jak jesteś wśród tych 70% ludzi, którzy nie czują się komfortowo, to nie podchodzę. Po prostu pozwalam, żeby mnie introwertycy do siebie zaprosili. Jestem na tyle otwarty, uśmiechnięty, tak, oczywiście, świetnie, o, fajnie, tak. Plus, no, korzystam z dźwigni, jakimi są znajomi, bo wtedy mówię, słuchaj, komu możesz mnie przedstawić, nie? I znowu, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to zajmujecie się sprzedażą. Jak zajmujecie się sprzedażą, to znacie troszeczkę NLP, znacie troszeczkę presupozycję. Nie mówię, czy możesz mnie przedstawić, tylko komu możesz mnie przedstawić. To jest, że taka teoretycznie, że tak się wyrażę, niewielka różnica, ale ogromna różnica, bo jeżeli pytasz czy, to ktoś mówi, no nie, nie mogę cię nikomu przedstawić. A jak pytasz komu, no to on patrzy po sali, wiesz co, o tam znam Krzyśka, to no to chodź, przedstaw mnie, będę ci wdzięczny. No i na koniec follow-up, czyli w jaki sposób, prawda, się połączyć najczęściej oczywiście na social mediach. Natomiast
ważne jest, że można powiedzieć, tym fundamentem networkingu jest zasada wzajemności. Czyli jeśli ja chcę korzystać z jakichś zasobów, to trzeba samemu też coś dać. Więc daję ten uśmiech, daję to zainteresowanie, daję tą otwartość i pozwalam, żeby troszkę to był taki poziom flow, nawet jeżeli nie jest do końca mój, to wiem, że to trwa godzinę, dwie i tyle. No jestem w stanie się napiąć na tą godzinę, dwie. Więc poziom zasada wzajemności spaja to wszystko. Super. No właśnie, Grzegorz, też pokazujesz, że nawet takie proste rady, takie wskazówki, czyli uśmiech na twarzy i też taka otwartość, zainteresowanie, zaciekawienie właśnie takim wydarzeniem dają takie proste rady, wskazówki dla osób, które są przynoszą rezultaty, introwertyczne. Przynoszą rezultaty, tak jest. Lub sytuacje, kiedy osoby spotkają Ciebie na evencie, to wtedy już mają możliwość, że przedstawisz się na przykład z innymi osobami, więc wtedy tak mają dużo prostszą sytuację. Okej, Grzegorz, teraz żyjemy w czasach, gdzie ten networking odbywa się online, nie mamy wydarzeń fizycznych. Mniej dużo w każdym razie. Dużo mniej, tak. Miejmy nadzieję, że tutaj te wydarzenia tutaj wrócą do światła dziennego. Grzegorz, ja chciałem zapytać o Twoją działalność. Tutaj wprowadzasz programy do firmy Employee Advocacy, czyli rzecznictwo pracowników. Chciałbym właśnie zapytać o te programy. Czy te programy wprowadzasz do małych i średnich przedsiębiorstw, czy to są duże korporacje? Jakbyś mógł więcej powiedzieć o tych programach? Czym to tak naprawdę jest rzecznictwo pracowników? Bo myślę, że też duża grupa osób pewnie zastanawia się nad tym. Ja zacznę od mojej historii, bo to jest tak, że jak w połowie lat 90. byłem country managerem firmy Neumann Management Institute, to wdrażaliśmy systemy wynagrodzeń, sprzedawaliśmy raporty płacowe, wdrażaliśmy systemy ocen okresowych. Ja rzeczywiście nasiąknąłem tym HR-owym spojrzeniem, tym prawda, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Później w SAP-ie sprzedawałem moduł zarządzania ludzkimi, później w JobPilocie to też sprzedawaliśmy, byliśmy wtedy numer jeden w Polsce, zanim pracuj się rozwinął, byliśmy JobPilot Monster, więc cały czas w tym 10 lat miałem z tym HR-owym środowiskiem do czynienia. Zresztą mnie to zawsze interesowało, też jak tą polską międzynarodową szkołę zarządzania prowadziłem, tak samo się tym bardzo rzeczywiście interesowałem, więc to jest pierwsze, że spojrzenie na ludzi. Kiedy byłem szefem JobPilota, przebadałem pracowników siebie i naszych cały zespół, przebadaliśmy kilkoma narzędziami. Jednym świetne narzędzie Extended Disk. W dalszym ciągu z Romeo Grzębowskim się przyjaźniamy, się wspieramy, pomagamy sobie. Drugim był test StrengthsFinder Gallupa, czyli badanie talentów. I tutaj zobaczyłem rzeczywiście, że mam ten talent relacji wpływu i jak powiedziałem, go wykorzystuję, ale jak powiedziałem, ja mam pewną taką wrażliwość społeczną, tak to nazwę, i w Gallupie, i w Rajsie, to jest taki Rajs Motivational Profile, moją motywacją są relacje międzyludzkie, ja jestem osobą, która się czuje odpowiedzialna za to. Tak miał mój ojciec, tak miał mój dziadek, więc to jest jakby rzecz taka do pewnego stopnia genetyczna, że po prostu jestem na tym przewrażliwiony, jestem na tym tle. Zrobiłem sobie też taki test stand out, Markusa Buckinghama, ta sama sytuacja. Pierwsza rzecz, jestem konektor, potem jestem equalizer, czyli z jednej strony łączę ludzi, z drugiej strony dbam o to, żeby nikt nie czuł się odrzucony. I to jest po prostu powiedzieć genetycznie, a potem tylko technikę narzędzi opracowane. Więc dlatego też zachęcam do tego, żeby sobie robić różne testy, żeby siebie lepiej zrozumieć, żeby w jakich kontekstach lepiej funkcjonuje. No dam Ci przykład z tego Rise Motivational Profile. Tam jest 16 poziomów motywacji, skala jest od -2 do 2 i jest wymiar motywacji na przykład sport. I ja mam w sporcie -1, czyli nie +2, nie -2, tylko -1. Mówię, co do grama, przecież ja w szkole podstawowej chodziłem na gimnastykę akrobatyczną, w szkole średniej biegałem biegi średnie z moim przyjacielem Grześkiem Krajewskim i nagle sobie uświadomiłem, że ja tego nie robiłem dla sportu, tylko to robię dla relacji. Ja, ponieważ myśmy mieszkali poza miasteczkiem, w związku z czym ja tam chodziłem na ten sport, bo to była okazja, gdzie mogłem się z dzieciakami jeszcze pobyć. W szkole średniej też no, chciałem być między ludźmi, więc to jest tego typu rzecz. Jak sobie przyjrzymy się swoim motywacjom, przyjrzymy się swoim talentom, przyjrzymy się tym rzeczom, spowodujemy, że łatwiej nam będzie funkcjonować, bo po pierwsze lepiej wykorzystamy swoje talenty, a i nauczymy się, jak minimalizować słabości, bo nie ma co walczyć, trzeba po prostu nauczyć się inteligentnie minimalizować. Czyli wracając do Employee Advocacy, to są programy, gdzie to co Gallup robi takie badanie
zaangażowania pracowników. To też dla mnie był ogromny szok, bo kiedy pracowałem w SAP w 2000 roku, koleżanka z działu personalnego poszła na urlop macierzyński, prezes mówi, słuchajcie, jest Employee Satisfaction Survey, badanie zadowolenia pracowników, kto go poprowadzi. No ja się zgłosiłem, pojechałem do Niemiec 2 razy, przeszkolili mnie, poprowadziłem. Mieliśmy jeden z lepszych współczynników uczestnictwa pracowników w tym badaniu, czyli jedni z najlepszych na świecie. Dlaczego? Bo ja miałem z wszystkimi świetne relacje i po kolei wszystkich prosiłem, pytałem, słuchaj, czy wypełniłeś ten raport, czy wypełniłeś to badanie, czy wypełniłeś... Efekt jest taki, że wszyscy mnie lubią, więc wypełnili. Nie dla korporacji, tylko dlatego, że ja ich o to prosiłem, więc mieli fajne relacje. I podobnie jest tutaj. Kiedy zrobiliśmy Gallupa, to Gallup pokazuje bardzo ciekawą rzecz na świecie, że 30% pracowników jest aktywnie zaangażowanych, 50% jest zaangażowanych, a 20% jest aktywnie niezaangażowanych. Czyli jeszcze na dodatkowo by kij w szprychy chętnie włożyli, nie? I to jest statystyka. Nie będę mówił w didaskaliach, żeby sobie nie dokopywać, że w Polsce tych aktywnie zaangażowanych jest 15%. Ale ja zakładam, że 30. Wszędzie mówię, że 30. Po co i tak Polacy mamy pod górkę, więc po co sobie jeszcze dokopywać. Więc zresztą to, co mnie Amerykanie na początku lat 90. uczyli, że kiedy chcesz prowadzić zmianę, to znajdź tych agentów zmiany, znajdź tych innowatorów, którzy już w tej zmianie są. Nie próbuj nikogo przekonywać, namawiać, nęcić z jakimiś premiami, bo to nie ma sensu. Szczególnie jak jest trudna zmiana. A jak od roku intensywnie wszyscy zaczęli się digitalizować, to efekt jest taki, że trzeba również zdigitalizować kulturę organizacyjną. Czyli coś, czym ja się zajmuję, jak powiedziałem, od 30 par lat, bo właśnie jak książkowe biznesu, to już były pierwsze, prawda, takie moje incydenty i zdarzenia, kiedy robiliśmy szkolenia, projekty konsultingowe. Więc Employee Advocacy to jest narzędzie konsultingowe, które pomaga zdigitalizować kulturę, spowodować, że ten duch firmy przenosi się do LinkedIna. Czyli każda firma ma jakiś team spirit, a teraz chodzi o to, żeby on również objawiał się cyfrowo. I oczywiście może być Facebook, może być Instagram, może być Twitter. Ja akurat zainspirowany przez mojego byłego wspólnika Pawła 3 lata temu mówię, słuchaj, lepiej być dużą rybą w małym stawie niż małą rybką w dużym. Facebook jest już ogromnym stawem i tam moglibyśmy być malutcy, to lepiej być dużą rybą w małym stawie, a LinkedIn jest jeszcze na razie niewielki, natomiast no, ma parę zalet, które powodują, że rzeczywiście tu się to życie precyzyjnie przenosi. Dlaczego? Dlatego, że jednak no, Facebook ma przyklejoną łatkę, że to jest kotki, pieski, no i tam hejt i tam jakieś fejkowe konta i to jest po prostu, w związku z czym no, tam jest trudno, to dużo trudniej tę kulturę budować. Na LinkedInie wiadomo, każdy występuje ze swojego profilu, tych fejkowych kont w zasadzie no, jest bardzo mało. No, ja się spotkałem chyba z pół roku temu, że jakiś gościu do mnie napisał, że on jest HR menadżerem w Microsoftie i ja patrzę, on ma 58 kontaktów. To on do mnie, do gościa w Polsce się podlepia, że on jest dyrektor w Microsoftie? No pogięło go? No to natychmiast zrobiłem screenshota, wysłałem do jednego z prezesów Microsoftu w Polsce, mówię, Michał, słuchaj, co za jakiś gostek, weźcie coś z tym, zróbcie, nie? Ale to słuchaj, na 3 lata, na 26 tysięcy kontaktów, no jeden się twarzy, trafił taki orzeł, prawda? Natomiast pewnie jest jeszcze paru, tylko ja też na to nie zwracam uwagi. Jak widzę, że ktoś nie ma zdjęcia, to w 95% przypadków no jest fake. No, no czasami się zagapiają ludzie albo są w takich profesjach, że nie chcą ujawniać, ja to rozumiem. Natomiast w 90% w związku z czym no, ludzie swoją twarz dają, patrzymy na jego historię, patrzę, ile ma kontaktu, patrzę, kogo ma znajomego. No, miałem też chyba z pół roku temu taką sytuację, że jakaś dziewczyna przysłała mi screenshota, no, że facet w rozmowie ją po prostu obraża. Pisze do niej, hej Polinka, może byśmy się gdzieś tam pomiziali, nie? No i ona powiedziała, słuchaj kolego, tu nie jest portal randkowy, to nie jest Tinder, to nie jest jakiś inny tam Badoo czy coś. Mówi, no ale on tam w dalszym ciągu jakieś afronty do niej robi, bo mu się wydawało. Ona zrobiła screenshota, pchnęła. Ja zobaczyłem, że mam z tym gościem 50 wspólnych znajomych. I do tych 50 wspólnych znajomych usiadłem i wysłałem tego screenshota i napisałem, słuchaj, znasz tego gościa, czy tylko masz go w swoich znajomych? Jeśli masz go w swoich znajomych, a nie znasz go, to jest czas najwyższy gościa wywalić. No może gościu molestuje, prawda, kobiety, no to znaczy, że mimo, że na jasny komunikat mu daje, że nie chce, no to gościu pomylił. Więc mówię, takie rzeczy stosunkowo rzadko się zdarzają. Podobnie z hejtem. Na tych moich 26 tysięcy obserwujących, no jest 3-4 osoby są, które no, przeginają, no, przeginają. Jest pan Artur K., MBA, który no, musi udowodnić wszystkim, że są głupi. No, no
i rzeczywiście udowadnia, no bo nikt z nas nie jest geniuszem. No, Einsteinowi też był udowodnił, że jest idiotą, no bo tam zawsze każdy może znaleźć obszary, że ktoś nie performuje sobie tam, nie jest mistrzem, nie? Drugi podobnie, Christopher S., gdzie po prostu super inteligentni goście, naprawdę wszystko caty, tylko pokazują, że to wszystko to jest chucpa. Ja mówię, słuchajcie, no rzeczywiście jest tak, że tutaj my się wszyscy uczymy, my się wszyscy budujemy markę, my wszyscy popełniamy błędy. To jest tak, że kiedyś się, wiesz, uczy na sali szkoleniowej, potem gdzieś pod okiem mentora, tutora i tak dalej, a tutaj się wszyscy uczymy na otwartej przestrzeni, wszyscy to widzą, więc ci, co zaczynają, popełniają błędy, no i nic z tym złego i też można im dać na priv, znać, mówię, słuchaj, tu przeginasz, tutaj tak się nie robi, ale nie wyśmiewanie się z nich i tam ich grillowanie, więc jest jedna dziewczyna też taka, mistrzyni sprzedaży, Marta O. I ta sama sytuacja, no po prostu jak komuś nie dowali, no to po prostu chora jest, nie? No dobrze, no może ma swoich miłośników, ja jej powiedziałem bye bye. No i w związku z czym mówię, no 3-4 osoby na tyle lat. Jedna osoba, pamiętam, 3 lata temu napisała artykuł 6 powodów, dlaczego nie lubię polskiego LinkedIna. Ja ten artykuł przerobiłem na artykuł 6 powodów, dlaczego lubię polskiego LinkedIna. No bo tam się wszyscy z dzióbków spijają, no bo tam się nie porusza kontrowersyjnych tematów. Ja mówię, słuchajcie, to jest taka konwencja. Na networking w Mariocie, w Hiltonie, w innym, zakładam garnitur, krawacik, elegancko, na mecz piłkarski pod koszulkę i adidasy. No taka jest konwencja, no nie przyjdę w podkoszulce i w adidasach na wieczorną galę, po prostu taka jest konwencja, no tak to ludzkość przez te parę milionów lat wyćwiczyła, nie? I teraz dziwić się, że ludzie tak, no tak jest. I nagle on jest, wiesz, Mondrala, o, król jest nagi. No jest nagi, no. No jest nagi, no to, tak to wygląda, no. Każdy chce zarabiać pieniądze, jak to by nie robi tego niemoralnie, nieetycznie, nie łamie przepisów nikogo, no to o co, kaman, o co chodzi? No więc mówię, to jest taka rzecz, czyli wracając do employee advocacy, teraz jak mamy te 30% pracowników aktywnie zaangażowanych, więc wyobraźmy sobie, firma 1000 osób, statystycznie 300 osób jest aktywnie zaangażowanych i z tych 300 osób biorę 10%, czyli 30 osób, które dzisiaj nie mają żadnego problemu, żeby na LinkedInie działać. One po prostu, no tak jak ale już, no, wielka sprawa. No po prostu, co mamy robić? OK. I teraz my bierzemy tych agentów zmiany, tych change agentów i im pokazujemy krok po kroku przez 3 miesiące, 6 miesięcy, jak tego używać, żeby nie zrobić sobie krzywdy i organizacji krzywdy. Ponieważ to są ludzie w 100% committed to their company. Oni są po prostu maksymalnie zaangażowani. Oni to w ogóle kochają, oni noszą koszulki, oni po prostu jak tylko można, to tak jak ja byłem w SAP-ie, nie? Prezes mówi, kto poprowadzi Employee Satisfaction Survey? Ja byłem zwykłym handlowcem, sprzedałem za te 400 tysięcy euro w ciągu roku, ale ja byłem zwykłym handlowcem, Business Development Managerem to się nazywało, nie? Ale po prostu, ponieważ wiem, że firma jest fajna, naprawdę mega warunki, super ludzie, super w ogóle w najwyższym światowym poziomie, to dlaczego ja nie mam nie pomóc firmie? No po prostu firma prosi z przyjemnością, czegoś się jeszcze nauczę. Dwa razy byłem w Niemczech, w Deidesheim, w Karlsruhe, wow, no po prostu rewelacja, nie? To nie to, pogięło ich, po co oni to robią i tak tego, nie tego, są tylko trzy rodzaje coli w lodówce. Nie, no takim smerfom marudom to dziękujemy, nie? Więc jeżeli weźmiesz z tego 1000 ludzi, tych 300, którzy są aktywnie zaangażowani i bierzesz tych 30, którzy po prostu mówią, LinkedIn, dobra, to od kiedy ruszamy? Okej, to po co mam zrobić? To ja z takimi ludźmi chcę działać. I rzecz polega na tym, że w tym momencie, i to nawet jeszcze zauważamy z tych 30 ludzi, bierzemy 10, pracuję z nimi 3 miesiące, potem z następną dziesiątką, potem z następną dziesiątką i mniej więcej po pół roku jest już, są ci ludzie, którzy tą nową kulturą żyją, reszta się cały czas przygląda. Potem dołączają pozostałe z tych 300, a po paru latach no, staje się to normą w całej organizacji. Więc jest to proces, który trwa, no ale to jest zmiana kultury zawsze, tych kilka lat trwa do 5 lat. Po drugie, to jest tak, że jak powiedziałem, zaczynamy od właściwego końca. I to tak, jak jest firma 10-osobowa, to 30% są 3 osoby. Jeśli no, się trafi, że nikt tego LinkedIna jeszcze nie kocha, no to ich nie zmusisz, bo to są ich prywatne konta. W związku z czym przy mniejszych organizacjach jest to w tym sensie trudniejsze, że po prostu demografia, że po prostu jest za mała próba. Jest to możliwe, bo pracowaliśmy z firmami, szczególnie jak są to zespoły sprzedaży, no to pracujemy z taką firmą Elektrosłoneczni, oni mają tam kilkudziesięciu ludzi, no i tam żeśmy z kilkunastoma handlowcami pracowali i bardzo fajne efekty są, no bo znowu, handlowcy, nawet jeżeli to nie są, jak powiedziałem, w tych 30% aktywnie zaangażowanych, oni wiedzą, że dostają narzędzie do zarabiania pieniędzy. I tak jak nie obrażam się na CRM-a, nie obrażam się na inne rzeczy, po prostu używam i tyle. Nie? W związku z czym, jeśli to jest przez dział sprzedaży zabawiane,
to relatywnie nie trudno, z tym, że tak czy siak, cała magia w tych programach rzecznictwa pracowników polega na tym, że to zajmuje ładnych parę miesięcy, żeby to weszło w krew, żeby to były nawyki. Czyli tak, biorę ludzi o właściwej postawie, daję im wiedzę, uczę ich umiejętności, utrwalam nawyki i buduję zespół. A tego się nie da zrobić tak po prostu. Od już tam 2 tygodnie jesteście zespół. No nie da się. To jest co tydzień, godzina przez te pół roku, gadu, gadu, pierdu, pierdu, a o tym, o tamtym, ha, 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 hi, 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 pijemy kawkę. O, właśnie mam z Winkhausa, bo mieli właśnie przed chwilą rocznicę i pewnie widzieliście takiego mojego posta. Miałem z czapeczką, prawda? Więc tak, wiesz, to jest budowanie ducha firmy. To nie jest tak po prostu. No, to mi się przypomina taka wiesz, metafora, jak niektórzy się interesują naukami wschodnimi i rozwojem osobistym, że idą ci zdobywcy jakiś tam K-ileś czy 8-tysięczników z szerpami na tą górę. No i tam się okazuje, że za parę godzin ci szerpowie stają, znaczy siadają sobie i odpoczywają. No i ci europejscy czy amerykańscy mówią, tyle, co z czego nie idziemy dalej, przecież ładna jest pogoda, nic nie wieje, co my tu w ogóle siadamy, przecież nie jesteśmy zmęczeni. Mówią, bo my musimy poczekać, aż nasze duchy za nami nadążą. Jest to śmieszne, jest to może prymitywne, niemniej jednak to oddaje taką istotę tego tematu, że zmiana kultury organizacyjnej to jest ładnych parę lat. I ten proces, żeby się naprawdę firmy utrwalił, żeby się ludzie tego używali, no to jest jeszcze kwestia jakich celów, bo jeżeli typowo sprzedażowych, sales navigator, i snajpersko strzelamy, inna bajka, a to też trzeba mieć robić z klasą, prawda? W związku z czym employee advocacy to jest takie, że my wspieramy najlepszych, najbardziej zaangażowanych pracowników w budowanie ich marek, po to, żeby oni wzajemnie swoimi markami i dbaniem o tą kulturę organizacyjną budowali markę firmy, bo to przy okazji ludzie widzą. Tak już w Winkhausie ten rok to wdrażamy, to ze wszystkich stron widać ilość ludzi nas mówi, ty słuchaj, ale to fajnie robił, ale słuchaj, jaką są zgrana drużyna. Jak teraz zamieściło kilka osób posty z dyplomami, jakie dostali, dajemy taki dyplom LinkedIn Onboarding, LinkedIn Performing, po prostu widać, jak wszyscy widzą, że to jest fajny, zgrany zespół, że to są świetni ludzie, że to jest bardzo fajna firma. I to jest coś, co wielu pracodawców by chciało, żeby pracownicy, tylko mówię, to się nie da tak, że pójdą na jednodniowe szkolenie, no i niech robią coś. Mam też w tej chwili tam w Lejku taką firmę polską, 100-kilkudziesięcioosobową, no właśnie tak zrobili. Zamówili szkolenie u człowieka najlepszego w branży. U człowieka najlepszego w branży. I nic, nie zadziało się nic. Co więcej, nagle zaczął być opór. Dlaczego? Bo to nie jest szkolenie. To jest program rozwoju kultury organizacyjnej, zmiany kultury organizacyjnej. I to się nie da tak, że bęc, no tu weźcie, no to już przecież co, zdjęcie. Mamy też takiego klienta, co mówi, no Grzegorz, ale to co tak wolno to idzie? No, no ludzie się nudzą, po czym my patrzymy, że ci ludzie siedzi każdy przed kamerką, bo to na Zoomie oczywiście wszystko robimy i siedzi w swoich tematach i w ogóle ma gdzieś co się mówi i widać, nikt nie chce żartować, ale mamy drugiego klienta akurat wczoraj, gdzie po prostu 4 godziny, żartuję, brechtania, rozmowy, ha, 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 widać, że ci ludzie się lubią, że pracują, że to jest kwestia, jak powiedziałem, kultury organizacyjnej. Czyli tego typu programy łatwo się wdraża, aczkolwiek czasowo to jest zajmuje mniej więcej tyle samo czasu w firmach, gdzie jest fajna, otwarta kultura, gdzie jest otwarty szef, gdzie nie jest zarządzanie folwarczne, nie da się wdrożyć w zamordystycznych firmach, gdzie jest sztywny palec dyrekcji albo ad hocracja i tak dalej. Więc to jest takie, można powiedzieć, moje spojrzenie na ten temat. Okej, super Grzegorz. Ja jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć, zapytać. Wydaje mi się, że właśnie świadomość tego, że LinkedIn jest bardzo ważny w naszej pracy zawodowej, Wy też w którymś swoim materiale podawałeś statystyki. Mm-hmm. Na LinkedInie jest zarejestrowane 4 miliony Polaków. Około 4 milionów Polaków. Tak. Jakbyś mógł, Grzegorzu, powiedzieć, ile osób aktywnie publikuje na LinkedInie? Bo wydaje mi się, że chyba to też jest taki błękitny ocean, jeśli chodzi właśnie tak. o... Tak, dokładnie. Wiesz, to jest tak, że jak ja 3 lata temu zaczynałem, pamiętam 18 stycznia, byłem na pierwszej imprezie jeszcze wtedy w Realu, jak opublikowałem posta i ten post w ciągu jednego dnia miał 7 tysięcy zasięgu, to mi po prostu szczęka opadła. Po prostu szczęka mi opadła, wow, nie? No i zacząłem się wtedy tego uczyć bardziej intensywnie, bo tak to miałem od 2004 roku profil, ale nic z tym nie robiłem. No i kolega mnie wprowadził, Paweł i ten. Natomiast ja mam troszkę taką pewną skazę moich talentów, moich wartości, że ja widzę tylko i wyłącznie tą pozytywną część obrazka. Czyli że jest 4 miliony Polaków na LinkedInie,
Ja nie widzę tych 80% czy 90%, która nie jest aktywna, tylko widzę te 10%, która jest aktywna. No, znowu mój przyjaciel z mojej grupy BNI, Piotr Rządziel, facet no, z dużymi doświadczeniami w międzynarodowych korporacjach, uczący właśnie personal brandingu, mówi od paru lat, prawda, mówi 90% tylko się przygląda, czasami zagląda, 9% komentuje, 1% tworzy treści. Czyli jeżeli mamy 4 miliony, to 40 tysięcy ludzi tworzy treści, niecałe 400 tysięcy komentuje, a pozostałe 3 miliony 600 czasami zagląda. I to jest jak gdyby nie jest do końca, czy to jest 1% czy 5%, to nie jest ważne 9% czy 19%. Generalnie 3/4 ludzi robi nic, czyli wchodzi. My kiedy wchodzimy do organizacji, to jedną z trudniejszych rzeczy jest to, żeby tym ludziom, którzy są aktywnie zaangażowani, którzy za tą firmę naprawdę oddadzą serce i duszę i po prostu kochają tą organizację i chcą w niej pracować, chcą, żeby ona dobrze funkcjonowała, oni też mają swoje obawy, bo to jest jednak publiczne pokazywanie się, bo to jednak no, nie jest łatwe. W związku z czym pierwszą podstawową rzeczą jest, żeby oni się poczuli komfortowo, żeby rozwiać ich obawy, żeby wśród nich my zazwyczaj wyłaniamy jedną, dwie osoby, które są jeszcze bardziej aktywne, które po prostu bez żadnego problemu od razu, jak mówię, zakładają koszulkę, wrzucają posty i tak po prostu widać, że to nie jest żaden klanik. Reszta patrzy tydzień, dwa, trzy, cztery, że to nie jest nic złego, że to jakiegoś nie wywołuje Bóg w jakiejś fali hejtu i tak dalej. To są ludzkie obawy. To nie jest, jak powiedziałem, nauka umiejętności. To jest dbanie o to, żeby ci ludzie komfortowo się czuli, a żeby się człowiek dobrze czuł, to tak jak normalnie w eventach. Poszedłeś raz na jakąś konferencję, poszedłeś drugi raz, a nie poszedłeś trzeci, dopiero czujesz się komfortowo. Jak jesteś w BNI, czy jak jesteś w Toastmasters, ta sama sytuacja, przychodzisz raz na spotkanie, drugi raz na spotkanie, trzeci, no to za trzecim razem już zaczynasz kumać bazę, czaić bazę, ale gdzie do tego, żeby wpływać na zmianę tej kultury organizacyjnej? Więc to jest taka rzecz, że tutaj w ten sposób to wygląda, że my uczymy tego i tyle. No. Okej, to jest właśnie super. To, o czym Grzegorz wspomniałeś, że no właśnie, takie programy to nie są takie zwykłe szkolenia. Mówiłeś o tym, że czasami osoby, które są topowe w Polsce, mogą przeprowadzić szkolenie, a jednak nic może się nie zadziać. A jednak no, to jest wprowadzanie kultury organizacyjnej i jest tak. Proces. Też jest to podobne też z innymi działaniami, tak? Czy związane ze sprzedażą, marketingiem, jest to proces, prawda? O tym świetnie mówi Szymon Negacz w swoim podcaście Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Słucham od ładnych paru miesięcy. Czy Maciej Filipkowski w swoim podcaście Zaprojektuj swoje życie. To jest po prostu proces. Zarządzanie własną karierą zawodową, wprowadzanie programów sprzedażowych. My też tym Employee Advocacy to jest miejsce, gdzie dzisiaj jest najbardziej hot na rynku biznesowo, konsultingowo. Natomiast my później, i też jak zadaliśmy pytanie na początek, dlaczego raczej większe firmy niż mniejsze? No dlatego, że większe firmy mają większy potencjał na inne programy, ponieważ w naszym zespole jest kilku konsultantów, którzy robi duże projekty typu za 10 milionów dla PZU czy jakieś tam inne, w związku z czym my mamy potencjał i to jest tak, że jak już tą kulturę zdiagnozujemy, jak już ją rozwiniemy, no to wtedy firma mówi, to wiecie co, zróbcie nam jeszcze to zróbcie nam jeszcze to, a potraficie to zrobić, no to zróbcie nam jeszcze to. Więc to jest tak, że to jest noga w drzwi. Przy mniejszych firmach to jest raczej jednorazowy event. Ja ponieważ przez ileś tam ostatnich lat sprzedawałem networking i to był jednorazowy event, jechałem do firmy, robiłem networking, szedłem z nimi na konferencję czy na targi i to się kończyło. To jest no, z takiego biznes model trudny i ja już się tym zmęczyłem, dlatego teraz zrobiłem podozmian, czyli powiedziałem, dobra, teraz robimy tylko i wyłącznie tak, że staramy się, taki target sobie robimy, takim klientom chcemy pomagać, a wiadomo, w firmie jest jednak by nie było w sumie 2 miliony firm, z czego takich firm, no, które mają potencjał jest parędziesiąt tysięcy, więc dlaczego nie pracować z tymi, którzy dają pewnego rodzaju komfort, że my tą kulturę nie tylko zaczynamy zmieniać, ale później utrwalamy jeszcze w innych aspektach, bo to jest tak zazwyczaj, że są jeszcze inne aspekty, a to CSR-owe, a to strategia, a to jeszcze to, a to, więc stąd też, jak powiedziałem, jest taka świadoma segmentacja rynku, wiadomo jest, każdy jest przedsiębiorcą, robi sobie buyer personę i my sobie mamy taką buyer personę, że ten, więc nie lekceważymy. Jak się zgłaszają mniejsze firmy, to ja zazwyczaj odsyłam do wolnych strzelców, do konsultantów, którzy takie rzeczy robią i jest win-win sytuacja. Oni dla odmiany, jak mają jakiś duży projekt, którego sami nie pociągną, no to wtedy przychodzą do nas i robimy to razem. Więc to, czego ja się nauczyłem intensywnie w BNI, to jest to, żeby rzeczywiście ten swój ekosystem angażować w sprzedaż,
oddawać część rzeczy, która z różnych powodów mi nie pasuje, a też liczyć na to, że część ludzi się zrewanżuje, nie mieć pretensji do tych, którzy się nie zrewanżowali, cieszyć się, że jacyś się zrewanżowali i rzeczywiście wspólnie coś ciekawego robimy. Świetnie, no ja też bardzo się cieszę, że coraz więcej osób właśnie dołącza do LinkedIna, że są takie osoby, też Grzegorz, jak ty, które pokazują, że taka platforma jest tak naprawdę dla każdego, że to nie jest nic strasznego, a nie tak jest tak. naprawdę jest super, super miejsce, jeżeli aktywnie tutaj działamy zawodowo. Grzegorz, wiem, że mamy tutaj ograniczony czas, więc mamy do ciebie spokojnie. Ostatnie pytanie. Czy mógłbyś polecić, ja zawsze tutaj pytam swoich gości na końcu, czy jeżeli chodzi o materiały, książki, jakie materiały mógłbyś właśnie polecić osobom, które, bo też jesteś przedsiębiorcą, może takim osobom, które zastanawiają się nad założeniem własnej firmy, może jakieś książki, materiały, kursy, ale też może materiały związane z LinkedInem. Może są osoby, które zastanawiają się nad tym, czy po prostu publikować na tym LinkedInie, czy to jest warte zachodu, czasu. To jest tak, że no, trzeba sobie dać prawo do tego, żeby poeksperymentować. Jeżeli wejdziesz na LinkedIna, zobaczysz tych 10 topowych głosów polskiego LinkedIna, teraz jeszcze ja byłem w kapitule top influencerów i po prostu zacząć czytać tych, jak weźmiemy 2 lata, są już ten topowy głos LinkedIna, my zamiast pewnie z 15 osób, teraz było 21 osób nominowanych do tego top influencera, to w tym momencie, jeżeli mamy, zaczniecie czytać i sobie no, obserwować te osoby, komentować posty tych osób, to macie te 20 parę, 30 osób, sam 40 i wystarczy tylko przez pół roku, bo to tak ja spokojnie, dzień po dniu, tak jak ja na przykład od paru miesięcy staram się codziennie słuchać tych, znaczy tak, no w poniedziałki słucham sobie Nagacza, w piątki słucham sobie Filipkowskiego, a w pozostałe dni pozostałe osoby, z którymi gdzieś tam już miałem nagrane podcasty typu Tomka Millera, typu Małgorzaty Wojciechowicz i sobie słucham i następne też ciągle patrzę, kto ciekawe podcasty, bo zapraszają mnie różni podcasterzy, tak jak ty, żeby się wypowiedzieć, więc sobie słucham i tak samo tutaj trzeba po prostu codziennie te 5-10 minut czytać. I okazuje się, jest masa fajnych live'ów i też na YouTubie, na Facebooku, ale też na LinkedInie. Ja ostatnio słuchałem Marka Cebulskiego, bardzo fajny taki właśnie live. Dużo się można nauczyć. To tylko ma jedną drobną wadę, że to trzeba być osobą zdeterminowaną, czyli która po pierwsze postanowi sobie i tego dotrzyma i samemu to nie jest łatwo, dlatego łatwiej jest być członkiem takiej społeczności jak BNI, dlatego że tydzień w tydzień się po prostu uczy i wymaga, nie ma bata. To trzeba, w związku z tym, jeżeli ktoś zależy mu na rozwoju, zależy mu na pieniądzach, to tak jak na zarobienie pieniędzy, podobnie jak z fitness klubem. No nie idziesz do fitness klubu, sobie siadasz, ręczniczek zakładasz i się wachlujesz, prawda? No nie, trzeba wejść na bieżnię i zasuwać. To nie ma, że to się samo zadzieje, prawda? W związku z czym podobnie tutaj, czyli trzeba tego LinkedIna wejść, codziennie tych paręnaście minut pobyć i po jakimś czasie nagle widzisz, o, i to idzie. Natomiast z książkami to jest tak, no książki się szybko dewaluują, jest masa e-booków na LinkedInie, więc po prostu zachęcam do e-booków. Natomiast jeżeli chodzi o networking na eventach, no to znaczy na eventach, to jest tak, że tych swoich książek parę mam gdzieś tam w tej mojej bibliotece i oczywiście chętnie polecam. Natomiast jak powiedziałem, dzisiaj to wszystko stało się cyfrowe i myślę sobie, że jak powiedziałem, parę live'ów, poczytanie paru, kilkudziesięciu postów, kilkuset artykułów powoduje, że spokojnie i nerwowo można sobie poradzić. A jak powiedziałem, przykład świetne live'y też, jeszcze live'y takie spotkałem właśnie, Jacek Chmielecki, od tego jak z karierą swoją zarządzić, zmienić pracę. No jest naprawdę, niezależnie od tego, jakie masz potrzeby, to jest tyle tej wiedzy ogromna. Michał Jankowski od mojej wielkiej firmy, no jest rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy, które tylko wystarczy się zagłębić, czy Fryderyk Karzerok, czy Marcin Osman, więc wiesz, ja teraz w którymś momencie, jak zaczynasz tak zadałeś mi pytanie, to rzeczywiście jest tego multum, gdzie się można nauczyć, tylko trzeba po prostu systematycznie nawyk, kupić sobie książkę Atomowe nawyki i te Atomowe nawyki codziennie parę stron, ja już ją czytam po raz czwarty. Mam ją w wersji cyfrowej po raz czwarty i teraz już robię notatki i wdrażam w naszych programach, które my robimy. Podobnie jest słynna książka Mit przedsiębiorczości Gerbera. Tak samo trzeba przeczytać ze 2 czy 3 razy. Podobnie jest najbardziej znany sekret marketingowy Ewana Meissnera, ta sama sytuacja, że to moja książka Nigdy nie stój sam, czy Nigdy nie stój sama dla kobiet. Także to wymaga tylko poziom determinacji, dobrze mieć grupę wsparcia, tak jak są kluby Toastmasters, od tego, żeby dobrze komfortowo czuć się podczas występów publicznych, podobnie tutaj jest dobrze mieć społeczność.
Super. Grzegorz, ja bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za świetną rozmowę, bo podzieliłeś się świetnymi informacjami i bardzo dużą, ogromem wiedzy, za co Ci bardzo dziękuję. Wam, kochani, dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału i zapraszam też do słuchania, oglądania kolejnych filmów, nagrań, gdzie będziemy rozmawiać właśnie z takimi świetnymi osobami, które tworzą super rzeczy i zmieniają polską przedsiębiorczość. Jak wam się podobało, napiszcie do mnie na LinkedInie. Oglądałem tutaj twoją rozmowę z Arkiem i zapraszam cię do kontaktów. Takie osoby zawsze przyjmuję, które zapraszają w sposób inteligentny, czyli powołują się na coś. Jeszcze jak napiszesz, co cię zainteresowało, szczególnie czego, jaka rada ci się podobała, to jest wtedy miód na serce takiego rozmówcy i wtedy jesteśmy win-win. I Arek, i ja, i wy. Dokładnie, super. Także zapraszamy do kontaktu, bardzo chętnie porozmawiamy. Więc Grzegorz, jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć. Cześć.